Blanka Rosenstiel to typowa filantropka i milionerka z Florydy o polskich korzeniach. Zrobiło się o niej głośno, gdy okazało się, że zainwestowała w polski dom maklerski IDM. Urodziła się w Warszawie jako Aldona Dowiak. Podczas II wojny światowej została wraz z rodziną wywieziona do Niemiec. Po wojnie zamieszkała w Brukseli i na tamtejszym uniwersytecie studiowała sztukę. W 1956 roku wyjechała do Ameryki. Za oceanem poznała i zakochała się w bajecznie bogatym przedsiębiorcy Louisie Rosenstielu. To właściciel firmy spirytusowej Shenley Industries, w tamtych czasach jednego z największych producentów i dystrybutorów alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Firma produkowała popularne gatunki whisky, bourbonów, a także dystrybuowała rum Bacardi w USA. Swoją potęgę zaczęła budować zaraz po zniesieniu prohibicji w 1933 roku. Shenley Industries znana była również z tego, że swoją siedzibę miała w słynnym nowojorskim wieżowcu Empire State Building. W 1966 roku Blanka wyszła za mąż za właściciela firmy, jednak 10 lat później Rosenstiel zmarł, a Blanka odziedziczyła część majątku. Dziś milionerka mieszka w Miami Beach na Florydzie. Blanka dała się poznać jako znana działaczka polonijna i filantropka. Jeszcze z mężem przekazała na szkoły, szpitale i różne organizacje ponad 100 milionów dolarów. Wkrótce głośno zrobiło się o niej jako o mecenasce i propagatorce polskiej kultury. W 1972 roku założyła instytut zajmujący się promocją Polski i Polaków w Stanach Zjednoczonych. A ponieważ dodatkowo jej pasją jest muzyka klasyczna, założyła także Fundację Chopinowską, która funduje nagrody i stypendia dla najlepszych młodych pianistów. W 1998 roku na Uniwersytecie Virginia założyła też Polską Katedrę Historii imienia Tadeusza Kościuszki. Obecnie organizuje Polską Katedrę na Uniwersytecie Miami. Za swoją działalność Blanka Rosenstiel otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta. Swoje obowiązki godzi spełnieniem funkcji konsula honorowego Polski w Miami. W ubiegłym roku należący do niej fundusz zaczął inwestować w akcje spółek warszawskiej giełdy. Najgłośniejsza transakcja to ta, w której fundusz kupił pakiet akcji domu maklerskiego IDM. Dla tego krakowskiego brokera było to wyciągnięcie pomocnej dłoni. IDM w ostatnich 2 latach popadł w tarapaty, bo dotychczasowi właściciele zaliczyli kilka inwestycyjnych wpadek. Wystarczy wspomnieć biuro podróży Triada, czy inwestowanie w obligacje budowlanych spółek, które ogłosiły upadłość. Dla IDM inwestycja Blanki Rosenstiel to szansa na drugie życie. Jej fundusz już powołał do rady nadzorczej IDM nowe rozpoznawalne twarze. Między innymi Roberta Gwiazdowskiego z Centrum imienia Adama Smitha, czy Waldemara Dubaniowskiego, byłego szefa kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W sumie do końca przyszłego roku fundusz może wydać w Polsce nawet 200 milionów złotych.